Cześć wszystkim, Kacper z tej strony. Słuchajcie, w tym programie chciałbym Wam na szybko przedstawić Hyundai i30 wersji N-Line. Moim zdaniem samochód naprawdę ciekawy i po prostu no, myślę, że jest wart przedstawienia. Zacznijmy od samych felg. Zobaczcie, tak się prezentują. Bardzo ciekawy wzór. Opona praktycznie jak nowa. I wszędzie znaczki N-Line. Z tyłu samochód posiada taki właśnie dyfuzor. O, mamy tutaj właśnie podwójne końcówki układu wydechowego. Tak się samo prezentuje z tyłu. I co najfajniejsze i najciekawsze, to zobaczcie ten środek. Fotele kubełkowe, bardzo dobre trzymanie boczne. Ja mam dwie łopatki, zmiany biegów, takie właśnie sportowe, przeszycia czerwone. Tak to wygląda. Tak samo lewarek, zmiany biegów. Tak się to prezentuje. No i duży multimedialny wyświetlacz. I warto jeszcze Wam pokazać, samochód posiada czarną podsufitkę. Do dyspozycji również jest elektroniczny wyświetlacz kierowcy. A z ciekawostek Wam powiem, że auto jest wyposażone w silnik 1.0 o mocy 120 koni mechanicznych. Możemy sobie zmieniać biegi ręcznie. Samochód bardzo żwawo, fajnie przyspiesza. Także podsumowując, ten samochód niedługo pojawi się u nas w ofercie, także możecie wypatrywać ogłoszeń na Automoto. Będzie niedługo można go sobie zakupić. Fajnie, podoba mi się.